I jesteśmy na kolejnej, standardowej, prostej misji podwodnej. Ostatnio zrobiliśmy wielki, ale to już taki naprawdę poważny krok do przodu. Udało nam się unieszkodliwić pierwszą kolonię obcych. No właśnie, ale ta kolonia była podpisana jako kolonia numer 3, więc możemy się domyślać, że co najmniej dwie kolonie jeszcze gdzieś na pewno są, tych obcych. Będziemy musieli je znaleźć. Ta kolonia numer 3, w sumie natrafiliśmy na nią przez przypadek. Tam, pamiętajcie, ścigaliśmy jakiś chyba duży statek, czy ogromny statek, coś w tym stylu, chyba duży statek, bo za ogromnymi to ja raczej tak sobie nie latam, bo nie jesteśmy w stanie ich jeszcze zestrzelić. Ale chyba lecieliśmy za jakimś dużym statkiem, ten statek nam zniknął z radaru, polecieliśmy do ostatniej pozycji tego statku, zaczęliśmy patrolować i tak patrolując, no trafiliśmy sobie na kolonię obcych. No właśnie to jest jeden ze sposobów identyfikowania kolonii obcych, czyli właśnie patrol. Jeśli jakaś kolonia obcych znajdzie się w zasięgu radarów naszego statku, barakudy albo trytona, to wtedy właśnie dostajemy taką informację i możemy na tę kolonię sobie polecieć i ją unieszkodliwić. Tak właśnie się stało. Kolonia numer 3 została unieszkodliwiona. No ale skoro wiemy, że na pewno są jeszcze jakieś dwie kolonie, to przydałoby się je znaleźć. Czyli... O, chwileczkę, coś mi tutaj w telefonie brzęczy, momencik. Dobra, co to ja mówiłem? Aha, musimy unieszkodliwić te kolonie, czyli będziemy musieli robić więcej takich patroli. I takie patrole najlepiej robić na obszarach, gdzie jest taka wzmożona aktywność obcych. My na przykład mamy pewność, bo zauważyliśmy już to, że bardzo dużo statków kręci się tam w pobliżu tej naszej drugiej bazy Subvenomus, prawda? Tam jest, no, tam bardzo dużo się ich pojawia. Na pewno więcej niż w pobliżu Subantares, może puszczę turę. I tam właśnie sobie porobimy jakieś patrole, coś w tym stylu. Jestem przekonany, że na pewno na jakąś kolonię natrafimy. Może to będzie pierwsza albo druga, zobaczymy. Gorzej, jak będzie miała jakiś jeszcze większy numerek, to będzie oznaczało, że tych kolonii jest dużo, dużo więcej. No ale to przynajmniej zdeterminuje nas, żebyśmy stanowczo robili tych patroli więcej. Będziemy musieli wszystkie te kolonie znaleźć i unieszkodliwić. Oczywiście to nie jest jakiś bardzo konieczny, no ale jednak za takie zniszczenie kolonii otrzymujemy bardzo dużo punktów. Ojdź, przeciwnik. Taszot. Otrzymujemy bardzo dużo punktów, czyli nasi sponsorzy są bardzo zadowoleni, dają nam więcej kasy. Załatwiony. Chociaż my tej kasy już w tej chwili zbytnio od nich nie potrzebujemy. Świetnie sobie z finansami radzimy. Sprzedajemy sporo tej technologii obcych, sporo tych ich sprzętów. Na początku z tą kasą były olbrzymie problemy, teraz już tam... Nawet gdyby wszyscy sponsorzy nas opuścili z jakiegoś dziwnego powodu, to sobie doskonale poradzimy. No ale to nie zmienia faktu, że będę chciał te wszystkie kolonie obcych unieszkodliwić. Na pewno będzie to już szło, przynajmniej ten drugi etap walki z obcymi w koloniach, na pewno będzie szedł już dużo szybciej niż w przypadku tej ostatniej misji, bo na ostatniej misji bardzo mi zależało, aby przechwycić tego homaroida nawigatora oraz homaroida generała. No w efekcie udało się zdobyć aż dwóch generałów żywcem jednego nawigatora. Teraz już ich mam, więc jeśli będziemy lecieć na jakąś kolonię, to już tylko z zamiarem zniszczenia Synomium. No a może kiedyś, jeśli będziemy mieli jakąś silną ekipę, to postaramy się po prostu całą kolonię wybić i przebić. Przebić się tam do Synomium, zniszczyć je, ale dodatkowo jeszcze wybić wszystkich obcych i przejąć te kolonie. Zdobyć te wszystkie artefakty. Oj, zaczynają się bawić naszymi umysłami. Gdzie on był? Ten obcy, musimy go zauważyć. Spróbuję podejść. Jest, widzimy go. Ukuc. O Jezu. Ukucne. No właśnie, czasami ukucnięcie wystarczy, żeby ta jego wzmożony czas reakcji zadziałał i żeby próbował oddać strzał. Zobaczcie, wycelowany 102%, jeśli ukucnął już Miro. Świetna sprawa. Aj, twardy ten obcy. Ci taszoci to bywają bardziej problematyczni od homaroidów. Niby homaroidzi mają większy pancerz, ale na tych taszotów też często trzeba oddawać aż dwa strzały z działka dźwiękowego. Dobra, 2-0 dla nas. Pójdziemy bardziej tutaj jeszcze w tym kierunku. No już tu już koniec planszy, mała szansa, że tutaj coś siedzi. Więc będziemy się kierować tam. Trzeba bardzo uważać, tutaj widzę sporo tych takich rurociągów jest z ropą, czy z gazem, czy co to kiedyś tu było. Tak jak już mówiłem, one potrafią eksplodować. Jak w nie coś trafi, nieważne czy to granat, czy jakiś pocisk.
a nie chcemy tu żadnej większej eksplozji, bo sporo tych naszych akwanautów się kręci. Ale ci obcy raczej tacy inteligentni nie są, żeby celować w takie tutaj rurociągi. My to byśmy to z pewnością wykorzystali, gdybyśmy wiedzieli, że na przykład z dwóch obcych koło takiego rurociągu sobie stoi, to byśmy oddali w niego strzał. Chociaż z drugiej strony, gdybyśmy zabili w ten sposób obcych, to akwanauta, który oddał ten strzał, nie dostałby punkcików do charakterystyk. Te punkciki dostaje się tylko wtedy, jeśli akwanauta trafi w niego bezpośrednio z broni. I nie może to być na przykład broń typu wyrzutnia bomb termicznych, albo broń typu wyrzutnia rozrywacza. No nie, musi to być jakiś konkretny taki strzał, na przykład z działka dźwiękowego, z pistoletu dźwiękowego, ze strzelby blasta. No i się nas męczą cały czas. Musimy trochę przyspieszyć akcję, czyli zauważyć jakiegoś obcego. Tu się przyczaje. O, tu jest statek, ten taki malutki. Nie powinno być większych problemów. Może jeszcze jakiegoś akwanautę tutaj sobie wyjmę. Z daleka zawsze też można strzelać, pomimo tego, że go nie widzi. To jednak powskazujemy mu konkretne miejsce, w które ma trafić i on tam sobie może w to miejsce strzelić, a nóż, widelec trafi w obcego, no nie? No dobra, ale tutaj trzeba będzie na pewno do tego statku sobie już pomału podchodzić. Pod osłoną tego rurociągu, jakkolwiek by to nie brzmiało. Jakaś słaba osłona, jeśli chodzi o coś, co może eksplodować. Ale chodzi mi tylko o to, żeby nas po prostu nie widzieli. Podejdziemy tutaj milem jeszcze. Właśnie ci obcy mają taką przewagę, ci taszoci, że nie muszą nas bezpośrednio widzieć, żeby wpływać na nasze umysły. My to musimy takiego przeciwnika zobaczyć, żeby użyć wzmacniacza CK. No ale to są taszoci, jednak oni mają te umiejętności wrodzone do przejmowania kontroli, więc nic dziwnego, że mają ułatwioną sprawę. My musimy wskazać konkretny cel. A puszczę turę. Cichutko. No bo frytek jeszcze podejdzie na wszelki wypadek, z daleka zawsze będzie mógł próbować oddać strzał. Dobra, może zrobimy tak. Tu na pewno jeszcze trzeba podejść, chociaż zaraz powinien być koniec planszy, skoro taki malutki statek, no właśnie, to ta plansza musi być mniejsza. Nie to, co tam w koloniach obcych, te wszystkie poziomy. I dobra, tu trzeba się będzie jakoś przyczaić. Wejdziemy do statku zaraz. O, tu jest fajnie. A za nim idzie Alaven. Jak tam celność Alavena? 56, mało wciąż, kurde, z tym Alavenem. Dobrze było, żeby on trochę postrzelał. Może on stanie przy włazie tam na pewno, między innymi. Spróbujemy nim strzelić w obcego. Pod warunkiem, że ten obcy tam siedzi. Kurde, oni jeszcze tu mogli gdzieś powychodzić. No to chyba nie dam rady ominąć tych przeszkód. Muszę trochę pochodzić po tych krzaczkach. Takie dźwięki wydają, jakbyśmy wchodzili w jakieś substancje smoliste. O, tu się przyczaimy. Riko. Nie, tu chyba luzik, co? Na wszelki wypadek jeszcze podejdziemy większą liczbą akwanautów. Pan Banan na przykład. Ma bardzo dużo punktów ruchu już. Zobaczcie, jak on może daleko chodzić. Jeszcze tutaj miałem Scream. No dobra, Scream też sobie podejdzie. I puszczam turę. O Jezu, wyszedł. Stoi tutaj. Dobra. Kto to miał strzelać? Alaven, tak? No dobra, spróbujemy Alavenem. Ukucnę. Zwiększymy mu celność 73%. Dostał. Świetnie. Może mu tam jakiś współczynnik przydatny wzrośnie dzięki temu. Może to ostatni, co? Puścić turę? Oj, nie ostatni. Milo pod kontrolą. No świetnie. No to mamy prostą misję, ta. Milo pod kontrolą. Tutaj rzucił granatem, pewnie siebie też uszkodził przy okazji. Na pewno uszkodził przy okazji Beatkę. Ale ma jeszcze dużo czasu ona. Nawet nie musimy jej leczyć. Musimy szybko rozwiązać tę sprawę z tym, który kontroluje tutaj. Musimy go zobaczyć kimś. Może pan Banan go zauważy. Tak, widzi go.
Kto tu może strzelać? Na pewno może strzelać Rico. Ach, przeżył. Może Waldek może oddać strzał. 63%. Tak. No, oby to był ostatni. Uwaga, pusz. Tylko kurde, nie, no źle zrobiłem. Jeśli to jest ostatni, to mamy problem. Ponieważ ten przejęty akwanauta po prostu będzie uważany za zaginionego w akcji. A ja. No ale trudno, no tak wyszło. Uwaga, puszczam turę. Nie, jeszcze jest jakiś, udało się. Jeszcze gdzieś się czai jeden. Milo już nie jest pod kontrolą. I nie został ranny od tego granatu, o dziwo. Ale Beatka, dobra, może ktoś akurat, no dobra, sprawdzę, może, no jest apteczka w pobliżu, to już ją wykorzystamy. Znaczy, apteczkę, a nie Beatkę. Oczywiście. Użycie apteczki. Ręka, leczenie. Cyk, zdrowa, ale będzie w szpitalu siedziała. Dobra, to ten co, pewnie... Aha, to był Alaven, no dobra, miał się tak fajnie przeszkolić w strzelaniu i tak dalej, się okazało, że poległ. No, musimy jakoś podejść do tego statku jeszcze. Oj, obcy. Tam jest. Dobra, schowam się tu. Ale dostał dwa razy, ale przeżył. Kurde, te pancerze są jednak wyrąbiste. Dobra, jeszcze może ta apteczka się przydać. Tutaj obcy jeszcze może siedzieć. Dobra, spokojnie. Spróbujmy zestrzelić tego obcego. Tak. Koniec. Czyli straciliśmy jednego akwanału. To jeden na pewno ciężko ranny, czy tam dwóch? Dwóch. Zabici jeden. Ale ocena ok, no nieźle to nam i tak poszło. Teraz tak, miałem zająć się tymi patrolami. Tylko tak, czy Barakuda 2 tankuje teraz, więc ma jeszcze trochę czasu, zwłaszcza, że po tankowaniu będzie jeszcze potem uzbrajana. Teraz tak, bazy, co tu się właściwie dzieje z tymi norkami? Jejku, czwórka w szpitalu. 3, 4, 5, 6, 7 tutaj tylko akwanautów mamy. Może przetransportować tutaj ich kilku. Trójkę, Omiela, Majsu i Lancera. Tylko, że Omiel chciał być w bazie razem z Bambożem, no to nie mogę go przetransportować. Majsu i Lancera można przetransportować. Transport, dostał Venomus. Majsu i Lancer. Idzie wsparcie do Subvenomus. Zwłaszcza, że pewnie z Subvenomus pójdą na kolejną kolonię. Bo na pewno tam wykryjemy jakąś kolonię w pobliżu Subvenomus. Tam zbyt dużo tych statków po prawo lata, żeby tam nie było kolonii. Na pewno tam jakaś jest. Teraz tak, uzbrajanie statków tutaj na terytorium, ładunek. Działka dźwiękowa, ok. Może dołączymy im troszeczkę tej baterii, bo ostatnio mieliśmy problemy z amunicją tam w tej kolonii. 7, czyli że 8 będzie, nie, 7, 9 będzie, jeśli tych dwóch dojdzie. 18 sztuk amunicji im dajmy. Strzelby blasta i baterie sprzedamy, rzutnia bomb termicznych, bla bla bla, granaty dźwiękowe, no niech będą. Po jednej sztuce, jak tam dojdą jeszcze ci dwaj. Bomba termiczna, ok, sprzedajemy to, co niepotrzebne, czyli strzelbę blasta, baterie blasty. Nadmiarowe granaty dźwiękowe, ciała taszota, zobaczcie, no właśnie nie mamy problemów z kasą już. Sprzedaż. Uzbrojenie statku, wszystko ok. Jak się jeszcze zastanawiam. Ładunek. 10 działek dźwiękowych, no dobra. Będzie dobrze. Czy ja to coś jeszcze miałem robić? Chyba nie. Jak tam możemy już iść na ten patrol? Barakuda 2, gotowa. Jakoś ci obcy, sporo ich tutaj ogólnie lata, nawet wyżej trochę. Jakoś można by patrolować, ja wiem. Może w tym miejscu. Patroluję. Aha! Jest, no prawie trafiłem, tam troszeczkę wyżej jeszcze mają kolonie. Powrót do bazy Barakuda. Może poczekamy na dzień, chociaż tak jak mówiłem ostatnio, wszystko jedno, czy tam płyniemy w dzień, czy w nocy, tam i tak jest zawsze ciemno, bo to jest na bardzo dużych głębokościach ta kolonia. Światło słoneczne tam dochodzi w bardzo małych ilościach, ale mimo wszystko poczekamy do tego dnia. Może jeszcze ta dwójka akwanautów dojdzie. Ta kolonia oczywiście nie może zniknąć, tak jak jakiś zestrzelony statek, ona to już sobie będzie, dopóki jej nie unicestwimy.
A przez pierwszy trochę czas czekamy na tych naszych jeszcze akwanautów, którzy mają tutaj dotrzeć. Już są. To tak, damy ich na statek. Uzbrojenie statków. Tryton 2. Załoga. Lancer, chorąży, majsu, marynarz. No, już trochę lepiej to wygląda. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A tu jest pokazany. Zajęte kabiny 9. Jeszcze 5 wolnych. No, ale siedzą w szpitalu. Długo nie będą siedzieć jeszcze? Zaraz musimy zobaczyć. Nurkowie. 24 dni, ziomek nieźle oberwał. 5 dni, Beatka niedługo wyjdzie. 33 dni, Patros. Ten musiał też nieźle oberwać. 16, Liko. Dobra, na Beatkę się nie będziemy czekać. Już trzeba będzie tam ruszyć na te kolonie. Amunicję mamy. No trochę mniej tych akwanautów teraz tam popłynie, no ale co zrobić? A i w ogóle to jest... Obca kolonia piąta. O Jezu, piąta. Trójkę już unieszkodliwiliśmy. Teraz unieszkodliwimy piątkę. Jeszcze na pewno jakieś trzy gdzieś są. Będziemy musieli więcej patrolować. Musimy wszystkie kolonie unicestwić. Ha, co? Się przeszkolicie, dzięki temu nieźle. Pewnie połowa was zginie, no ale sorry. Najwyżej wznowimy rekrutację. Tryton 2 leci na kolonie. Ogromny statek po drodze jakiś, kurde. Ojejku, no właśnie. Może od razu wyślemy za nim barakudę. Też będziemy patrolować. Może on też leci gdzieś w kierunku jakiejś kolonii. Od razu to może załatwimy. A co? Też musimy kombinować. Co tu pierwsze doleci? To do kolonii, czy to na ten ogromny? Oczywiście nie będziemy z tym ogromnym walczyć. Jeśli uda nam się go ścignąć, to po prostu będę uciekał. Ucieczkę. Stój. Barakuda 1. Inny cel. Leć jeszcze za nim. Ucieczkę. Dobra, wylądowaliśmy tamtym Trytonem dwójką przy kolonii w każdym razie przez ten czas. No, ale to już w następnej misji rozpracujemy, znaczy w następnej misji, w następnym odcinku rozpracujemy te kolonie. Zamrażarka już mi nie będzie potrzebna. To co chciałem, jeśli chodzi o tych homaroidów, to już mam. No i a dlaczego brakuje jednej nadmiarowej amunicji? A, bo ona jest tutaj w tej broni. A, to tak to zrobili. Mogłem jeszcze jeden magazynek wziąć. No trudno, ale już sobie jakoś poradzimy. I tak teraz jest dużo mniejszy problem. Znaczy będzie z tą amunicją. Nie będę chciał już nic zamrażać. Mam homaroida nawigatora, mam dwóch generałów, jest ok. Na razie z zamrażaniem sobie damy spokój. Najważniejsze unicestwić te kolonie. Znowu będą dwa etapy. Pierwszy etap, no pewnie trudniejszy. Z tego względu, znaczy trudniejszy byłby drugi, gdybym chciał tam wszystkich na drugim wybić. Ale na drugim tylko wypuścimy może jakichś dwóch takich agentów ninja komandosów, którzy będą mieli się dostać do Synomium po cichutku, zniszczyć je i uciec z powrotem do windy. O, taka będzie misja. Ale to nie ta następna, tylko ta jeszcze inna. W następnej będziemy musieli rozwalić wszystkich obcych na powierzchni. To będzie trudne. Tam pewnie znowu taszoci będą się bawić naszymi umysłami. I ci makoni tam będą się czaić. No dobrze, ale to już w następnym odcinku. Tymczasem trzymajcie się. Na razie.